Siemanko, witam bardzo serdecznie. W dzisiejszym materiale pokażę Wam, jak możecie korzystać z narzędzia Now, aby w bardzo prosty sposób deployować swoje aplikacje Node.js-owe. Myślę, że warto zainteresować się tym narzędziem, bo po pierwsze jest bezpłatne, a po drugie bardzo skraca czas, który jest potrzebny na zdeployowanie Waszej aplikacji. W sytuacji, gdy nie korzystacie z podejścia serverless, no to musicie kupić jakąś tam instancję serwera, opłacić ją, skonfigurować ją, zainstalować tam Node.js-a, zabezpieczyć w jakiś sposób ten serwer. Natomiast tutaj z użyciem narzędzia Now jesteście w stanie po prostu wrzucić Wasz kod online z poziomu linii poleceń. Narzędzie dodatkowo jest bezpłatne, więc możecie sobie po prostu sprawdzić je bez jakichś dodatkowych kosztów, bez podawania danych Waszej karty kredytowej. I jest to tyle fajne, że działa nie tylko z Node.js-em, ale także bardzo dobrze się spisuje do deployowania aplikacji statycznych, na przykład napisanych w Vue albo w Reakcie. Natomiast ja teraz już nie przynudzam i pokażę Wam, jak możecie bardzo prosto deployować Wasz kod z użyciem pakietu Now. Więc mam tutaj zainicjalizowany projekt, po prostu odpaliłem wcześniej npm init wewnątrz tego katalogu, więc teraz wystarczy, że po prostu zainstalujecie sobie pakiet Now. Ja go zainstalowałem akurat globalnie, bo korzystam z niego także w innych projektach, ale Wy możecie sobie go zainstalować tylko w danym projekcie. Więc trzeba chwileczkę poczekać. No i jesteśmy z powrotem. Pakiet Now się zainstalował. Bardzo ważne jest to, że po zainstalowaniu tego pakietu musimy sobie założyć konto. I żeby założyć to konto, to wystarczy, że po prostu odpalicie sobie komendę Now. I teraz ja już wcześniej to zrobiłem, więc tak naprawdę nie muszę teraz klikać w link aktywacyjny. Natomiast u Was w momencie, gdy odpalicie Now po raz pierwszy, zostaniecie poproszeni o podanie Waszego maila i potwierdzenie wiadomości w tym mailu. Więc jest to naprawdę bardzo prosty proces. A teraz widzicie, odpaliłem Now tak naprawdę w pustym projekcie, w którym nic nie ma. No i zobaczmy, co tutaj się tak naprawdę wydarzyło. Skopiuję ten link i zobaczymy, czy... O, i widać, że nasz projekt zdeployował się i tak naprawdę plik package.json został przez Now zinterpretowany jako plik statyczny. No i po prostu Now bez żadnej konfiguracji, bez żadnych jakichś dodatkowych instrukcji zrobił taką najprostszą rzecz, czyli po prostu wypchał całą zawartość naszego projektu na serwer. Ale oczywiście nie jest to dla nas aż tak interesujące, bo my chcemy tak naprawdę sobie stworzyć jakieś proste API Node.js-owe i zobaczyć, jak po prostu Now jest w stanie nam to zrobić. Więc w tym celu będziemy musieli sobie zrobić plik konfiguracyjny, który nazwiemy sobie, który musi się nazywać w zasadzie now.json. I tutaj musimy podać przede wszystkim wersję Now, z której chcemy korzystać. Jest to wersja druga. I teraz też musimy powiedzieć Now, jakie pliki chcemy sobie zbuildować. I teraz więc podamy klucz builds i tutaj w tablicy podamy sobie src, czyli skrót od source, i na przykład sobie utworzymy plik za chwileczkę o nazwie hello.js. I chcemy, żeby
ten plik Hello.js został zbuildowany, zbudowany z użyciem Node.js-a, czyli musimy powiedzieć now, że chcemy, żeby ten plik został przeparsowany, czy skompilowany, czy w ogóle zinterpretowany jako Node.js. Co ciekawe, now obsługuje nie tylko Node.js, ale także inne języki programowania, takie jak na przykład Go czy PHP. Ja Wam dzisiaj ich nie będę pokazywał, bo zatrzymałem się trochę w rozwoju, jeżeli chodzi o PHP, więc po prostu nie będę Wam tego pokazywał, ale myślę, że warto o tym wiedzieć, że nie tylko możecie użyć now do Node.js-a, ale także do innych technologii. Więc mamy build, mamy plik Hello.js, to prawda jeszcze nie istniejący, no i chcemy go sobie przeparsować, zbuildować z użyciem Node'a. No i teraz zobaczymy, co się stanie. Utworzymy sobie ten plik oczywiście o nazwie Hello.js i teraz wystarczy, że wyeksportujemy sobie domyślnie funkcję, która przyjmuje dwa parametry. Jedna to jest request, druga to jest response. I tutaj zrobimy sobie coś takiego na razie. Respond status 200, czyli status, który chcemy zwrócić do klienta, 200, czyli success. I wyślemy sobie jakiegoś JSONa, na przykład message siemanko. Oj, co się tu stało? Siemanko. OK, więc mamy taki bardzo prosty kodzik. No i zobaczymy, co now nam z nim zrobi. Więc mówimy, że jest Hello.js. Chcemy, żeby był używany Node.js. No i odpalamy komendę now. Chwileczkę trzeba poczekać, bo oczywiście te pliki muszą zostać teraz wysłane na serwery, ponieważ mimo, że jest to paradygmat serverless, to tak naprawdę pod spodem jest serwer, tylko jest on jakby zarządzany nie przez nas. I teraz też taka ciekawostka związana z now jest taka, że pod spodem now korzysta z chmur publicznych, czyli na przykład AWS-a, Google Functions, Microsoft Azure, więc pod spodem mamy tak naprawdę dostępne te wielkie, szybkie chmury, ale no nie musimy się ich uczyć każdej z osobna, bo możemy skorzystać z now i now pod spodem wrzuci nasz kod w odpowiednie miejsce, czyli jest to takie dosyć ułatwienie. No ale dobra, zobaczmy, co tutaj się wydarzyło. Nie paste, no nieważne. Zobaczmy, co tutaj się wydarzyło. Mamy Hello.js i widzicie, że został zwrócony tutaj jakiś JSON. Udowodnię Wam, że tu możemy korzystać sobie z Node.js-a, więc na przykład zrobimy created at i na przykład new date i zapisujemy to i odpalimy now ponownie, ponieważ za każdym razem, kiedy zmienimy kod, no to oczywiście on musi zostać zsynchronizowany z serwerem, musi zostać tam wysłany, przetworzony jeszcze raz, więc po wprowadzeniu tej zmiany oczywiście wyślemy kod jeszcze raz z użyciem komendy now. Co ciekawe, now możemy też używać lokalnie. Jak mamy takie bardziej zaawansowane aplikacje, no to nie ma co za każdym razem ich wrzucać na przykład na serwer, ale można też korzystać z now sobie lokalnie. No i teraz no i widzicie, że został nam tu zwrócony aktualny czas. Oczywiście jest on chyba podany, tak, jest on podany w time zone 0.
No i za każdym razem, jak odtworzymy sobie ten endpoint, no to zostanie nam zwrócony właściwy czas. No i oczywiście, jakby to tyle, co chciałem Wam pokazać, bo to taki miał być szybki odcinek, który jakby ma zachęcić do takiej serii na temat Now i ogólnie serverless na tym kanale. Jestem ciekaw, czy chcecie więcej tego typu filmików, jak na przykład deployować Node.js-a, jak deployować React, aplikacje reactowe z użyciem Now. Jest to też całkiem proste, więc dajcie mi znać, czy jest to dla Was interesujący temat, a na pewno coś jeszcze na ten temat nagram. Oczywiście ta aplikacja dzisiaj jest bardzo prosta, tak naprawdę zwróciliśmy tylko JSON, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby w tym miejscu na przykład połączyć się z jakąś zewnętrzną bazą danych, na przykład MongoDB albo po jakimś DynamoDB, i robić tutaj zaawansowane endpointy, które pobierają lub wprowadzają nowe rekordy do bazy danych. Oczywiście bardzo ważne jest to, że przez to, że ta funkcja jest deployowana przez Now, no to nie mamy tutaj dostępu do file systemu, do systemu plików czy do bazy, która działa lokalnie. Więc za każdym razem, kiedy chcemy skorzystać z jakiejś takiej usługi, no to musi być to usługa, która no, działa publicznie w internecie, albo przynajmniej działa w taki sposób, że zezwala ona na dostęp z poziomu Now do swoich zasobów. Więc oczywiście takie tworzenie bardziej zaawansowanych aplikacji także jest możliwe. Ale dzisiaj tego nie będę pokazywał. Dajcie znać, czy chcecie zobaczyć coś więcej na ten temat, a na pewno pojawi się coś na tym kanale. Dlatego, jeżeli materiał Ci się podobał, będę wdzięczny za łapskę w górę. Jeżeli masz jakieś pytania i uwagi, to zapraszam do sekcji komentarzy. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia.